świętej pamięci Jan, świętej pamięci tutaj komentator telewizyjny Polsatu mówił kiedyś halo tu Wimbledon, my możemy powiedzieć halo tu Gdańsk. Specjalny gość w strefie Lotto, wyjątkowo z hali na piasku, Natalia Gajewska. Natalia, witam Cię, dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Witam, dzień dobry. Natalia, mówiłem Ci, że pytania będą niestandardowe, znamy się już trochę. Wiesz mniej więcej, czego możesz się spodziewać. Ja się bardzo cieszę, że Cię tutaj spotkałem, bo trafiłem taką szóstkę w totolotkach. A propos szóstki, to powiedzmy, że kiedy się budzisz, pierwsza czynność, którą wykonujesz, to? Idę umyć zęby. A jak umyjesz zęby i sobie tak myślisz, kurde, gdybym ja nie grała w siatkówkę, to byłabym? Kibice twierdzą, że modelką, a Ty? No nie, na pewno w modeling bym nie poszła. Myślę, że robiłabym coś związanego ze sportem. Mam rodziców, którzy grali w koszykówkę. Myślę, że na pewno pozostałabym przy sporcie. Ja to tak zanim przejdę do kolejnego pytania, to nie odmówię sobie komplementu w stronę Twoich paznokci, bo tak się przyglądam. Jak zwykle trzymany poziom. Plecki też są, widzę. To wszyscy myślę, że wtajemnicze nie wiedzą, że Natalia miała przyjemność, grając w Legionowie, brać udział w programie Runway bodajże to było. To takie lokowanie produktu znowu. Natalia, teraz takie kolejne pytanie. Jesteśmy w salonie Lotto. Wiadomo, że tu trzeba trafić 6 cyfr, a ja Cię poproszę o takie 3 Twoje ulubione cechy, które w sobie lubisz. O. 3 ulubione cechy, nie cyfry. Cechy. Wydaje mi się, że jestem waleczna, szczera i ciężko tak mówić o sobie. I odważna jestem. To jeszcze tak a propos tych cyfr, skoro jesteśmy w salonie Lotto, to znaczy to Cię zapytam, czy czasem grasz, czy bo mówi się, że jak nie grasz, nie wygrasz, zapytam Cię, czy grasz, a przy okazji odpowiedzi na pytanie, czy grasz, to jak już zahaczyłaś o te cyfry, to podaj swoje 3 ulubione cyfry. Nie gram w Lotto, a moimi ulubionymi cyframi jest 7, 13 i w tym sezonie będę grała z 4, więc myślę, że już mogę włączyć ten numer do swoich ulubionych numerków. A czy te cyfry mają swoją jakąś tą twoją ulubioną historię, wiążą się z jakąś magią liczb, czy to jest po prostu tak, że nie wiem, dostawałaś w klubie, czy w dzieciństwie miałeś ze szkoły, ci zostało jakaś geneza może tych numerków? A nie, po prostu podobają mi się i dlatego lubię z nimi grać. Dobrze, no wiemy, że lubisz grać w plażówkę, wiemy, że lubisz grać w siatkówkę halową z całkiem niezłymi sukcesami. A teraz się zapytam o takie pierwsze razy, dosłownie, ale mam, nie widzę przerażenia w Twoich oczach. Zapytam Cię, czy pamiętasz swojego pierwszego trenera? Tak, oczywiście pamiętam, była nią trenerka Iwona Wilkowska. Zaczynałam w takim mniejszym osiedlowym klubie na Gdańskim Jasieniu. Później stamtąd trafiłam do Gdańska, ale jak najbardziej trenerka Iwona Wilkowska, no, zaszczepiła we mnie tą pasję siatkówki i to przy niej stawiałam pierwsze kroki. I myślę, że tutaj, gdzie teraz jestem, to w dużej mierze zawdzięczam właśnie jej. Do tej pory z dzieciakami ciągle aktywnie działa na Jasieniu i myślę, że młode talenty, które pod jej okiem są rozwijane, będą w przyszłości mogły stanowić o sile polskich lig, zarówno kobiecych, jak i męskich. Powiedziałem, że będzie seria pierwszych razów, więc kontynuujmy. Czy pamiętasz może swój pierwszy ważny mecz, gdzie to rzeczywiście taka adrenalina u Ciebie była podwyższona, gdzieś tam, nie wiem, nie mogłaś spać, czy po prostu myślałaś o tym meczu? Myślę, że to już od młodziczki było tak, że zawsze, no nawet nie od młodziczki, od tych singli czy tam dwójki, jak się grało, to już każdy jeździł z myślą o wygranej, więc myślę, że tutaj bardzo dużo było jakby takich zaszczepionych we mnie, nie wiem jak to powiedzieć. Myślę, że od początku jakby grania, każdy mecz był dla mnie bardzo ważny i za każdym razem chciałam wygrać i nigdy nie mogłam przejść obojętnie obok jakiegoś spotkania, nieważne czy to był mecz o jakieś małe nagrody, czy już później wyższej rangi, zawsze liczyło się, żeby jak najlepiej się pokazać i wygrać. A swoje pierwsze sportowe łzy, jeśli były, to pamiętasz, czy wykasowałaś już? Oj, bardzo dużo ich było, nie ukrywam. Kiedy ostatnio gdzieś tam używałaś chusteczki albo musiałaś poprawić makijaż na... Ale... O, Kuba, nasz
trener drugi w tym sezonie właśnie przeszedł, więc myślę, że też widział kilka łez w tym sezonie. No oczywiście to nie da się ukryć, że jesteśmy kobietami, że czasami po prostu gdzieś tam się któraś rozklei, no bo nie jest to łatwe, nasza kariera sportowa, ale częściej zapisuję te momenty, kiedy płaczemy z radości niż z tego, że coś nam nie wychodzi. Tak a propos płaczu, to od samego początku turnieju eliminacyjnych niebo nad nami płacze, ale mam nadzieję, że nie nad moimi pytaniami i nad twoimi odpowiedziami pracujemy tutaj razem wyjątkowo, z czego się bardzo cieszę. Powiedz mi, takie pytanie będzie skomplikowane, więc się wsłuchaj. Cecha, której nie masz, a którą chciałabyś w sobie mieć, gdybyś mogła wybrać? Ojejku, żeby mniej przejmować się rzeczami, które ode mnie nie zależą. A teraz tak po żartem, po serio, chociaż teoretycznie w kalendarzu lato, październikowa, wrześniowa pogoda, to teraz porozmawiajmy trochę o świętym Mikołaju. I to mówię zupełnie serio. Powiedz mi, Natalia, kiedy ty się dowiedziałaś i jaka była twoja reakcja, że święty Mikołaj nie istnieje? Oj, bardzo długo rodzice mnie trzymali w niepewności i bardzo długo wierzyłam w to, że święty Mikołaj istnieje. Zawsze u nas święta były bardzo hucznie, że tak powiem, obchodzone. Zawsze Mikołaj przychodził i nie pamiętam, w jakim wieku przestałam wierzyć, ale na pewno bardzo długo byłam utrzymywana w niepewności i myślałam, że istnieje. Dobrze, to teraz zapytam tak. Nie wiem, czy jadasz kolację, jak często jadasz kolację, ale gdybyś miała na przykład zaprosić jakąś znaną postać z show biznesu, celebrytę na tą kolację, to jaką osobę byś wybrała i dlaczego? Celebrytę. Nie wiem, chyba najlepiej czuję się w gronie moich przyjaciół, znajomych i nie potrzebuję celebrytów do wspólnej kolacji. Dobrze, Natalia, to teraz na koniec troszeczkę o sezonie. Zagrasz w drużynie brązowego medalisty Orlen Ligi, deweloper Skyred z Rzeszów. Przed tobą i przed koleżankami oraz przed trenerem Micheli ponowny występ w Lidze Mistrzów, mistrzyń w zasadzie. Długo się zastanawiałaś nad propozycją Rzeszowa i zdradź tam troszeczkę kulis, oczywiście w miarę możliwości. Jak to się stało, że trafiłaś do Rzeszowa i dlaczego akurat Rzeszów? Trener Lorenzo Micheli już od poprzedniego sezonu chciał, żebym dołączyła do drużyny. Tutaj w Sopocie miał być trenerem, no niestety inaczej się to wszystko potoczyło, odejście PG i no niektóre okoliczności po prostu tak zadecydowały, że był tutaj kto inny trenerem. Ale właśnie drugi rok z rzędu dostałam propozycję do tego trenera. Bardzo lubię włoską myśl szkoleniową, więc chciałam im dołączyć. No z Krakowem się po prostu nie dogadałam. Myślę, że zespół z Rzeszowa jest dla mnie bardzo dużą szansą, przede wszystkim na rozwój. 3 lata grałam jakby cały czas, byłam na boisku. Teraz będę oczywiście walczyła o podstawową szóstkę, ale jadę tam właśnie z dużą nadzieją, że będzie to dla mnie sezon, gdzie znowu dalej się rozwinę. Przy starszych dziewczynach, przy na pewno zawodniczkach już światowej klasy. I no tak jak mówię, będę walczyła o to, żebym jak najwięcej grała i po prostu chcę dać sobie wszystko i pokazać się z jak najlepszej strony. No to tak na zakończenie, skoro mówiliśmy o tym lotu, to cały czas, skoro ja trafiłem szóstkę w Totolotka, bo widzimy się poza sezonem, w takim luźnym klimacie. Ty wyglądasz jak zawsze tak samo, ja troszeczkę gorzej, chociaż wciągam ten brzuch. Ale ładnemu we wszystkim ładnie, ze mną jest troszeczkę gorzej. To chciałbym cię poprosić o pozdrowienia dla wszystkich miłośników, czytelników profilu Plaża Open przede wszystkim, ale również siatkówka24.com. Jakieś takie dedykowane życzenia, pozdrowienia, letnie może w takim gorącym klimacie, chociaż na dworze chłodno, no i cały czas nam pada. Chciałabym serdecznie pozdrowić... A kogo miałam? Wszystkich czytelników strony Plaża Open i siatkówka... Chciałabym serdecznie pozdrowić z Gdańska, z mojego miasta, wszystkich czytelników portalu Siatkówka 24 oraz Plaża Open. Uważam, że jest to najładniejsze miejsce w Polsce, najlepsze miejsce do rozegrania Plaży Open i wszystkim, którzy tutaj są, życzę wspaniałej zabawy i pozdrawiam. Teraz ja sobie nie odmówię jeszcze przebicia piątki. Życzę ci powodzenia, Natalia, wszystkiego dobrego, dzięki.